Portugalska wiśniówka, czyli ginjinha, to jest odpowiednik naszej tradycyjnej polskiej wiśniówki, ale ma za sobą fantastyczną historię. Pewien mnich pewnego dnia postanowił zalać wiśnie alkoholem, dodać tam cukru oraz cynamonu. W ten sposób stworzył magiczne lekarstwo na kaszel. Po jakimś czasie okazało się, że wszyscy mnisi zaczęli chorować i potrzebowali właśnie takiego leczenia. Dlatego ginjinha zdobyła sławę, która trwa do dzisiaj. I w takim oto właśnie miejscu możemy napić się tego fantastycznego i przepysznego trunku. Jeden taki malutki kieliszek kosztuje 1,5 euro. I moi drodzy, możecie zamówić albo z wiśniami, które tam są w środku, albo bez. Ja polecam spróbować z wiśniami. Niestety w mojej książce nie znajdziecie przepisu na tą ginjinhę, ale znajdziecie przepis na przepyszną wiśniówkę. Do zobaczenia.